Dzień dobry, witam Państwa w kolejnym odcinku serii Otonurologia Praktyczna. Dzisiaj pokażę kolejne nagranie pacjenta, który nagrał swój oczopląs ze zmiany położenia podczas ataku otolitów. Sytuacja jest o tyle ciekawa, że atak ten nastąpił podczas wykonywania manewru Epleya. Pacjent zdecydował się na wykonanie manewru Epleya, ponieważ założył, że ma otolity w kanale półkolistym tylnym prawym i zaczął manewr od strony prawej. Ale podczas tego manewru coś się wydarzyło i zaraz Państwo zobaczą co. Filmik został umieszczony za zgodą i dzięki uprzejmości pacjenta. I zobaczmy co widać na tym nagraniu. To jest pierwsza pozycja manewru Epleya. Pacjent leżący, głowa skręcona w prawo. Po chwili pacjent przekręca głowę w lewo, to jest druga pozycja manewru Epleya. I po chwili pacjent przekręca się całym ciałem na lewy bok i głowa skręcona też w lewo, 45 stopni. I teraz zobaczmy, co się dzieje z oczami. Pojawia się oczopląs. Oczopląs przybiera na sile. Jest to oczopląs geotropowy w stronę ziemi, czyli w lewo, w stronę boku, na którym pacjent leży. Zawroty głowy podczas tego ataku muszą być bardzo silne, jednak widzimy, że pacjent jest bardzo dzielny, konsekwentny i wytrwały. Chce dokończyć swój manewr i pozostaje w tej pozycji nieruchomo. Widzimy, że oczopląs i zawroty głowy jednocześnie są coraz mniejsze. Atak powoli mija. Dobrze. Co Państwo widzieli na tym nagraniu? Widzieli Państwo, że w trzeciej pozycji manewru Epleya, kiedy pacjent był na lewym boku z głową skręconą w lewo, pojawił się oczopląs, ale był to oczopląs poziomy. Jeśli oczopląs jest poziomy, to wskazuje, że zajęty jest kanał poziomy. I to jest pierwszy wniosek z tego nagrania. Natomiast drugi wniosek jest taki, że oczopląs był w stronę do ziemi, czyli był geotropowy. To znaczy, że były to otolity luźne, czyli kanal litiazis, czyli mamy do czynienia ze zjawiskiem otolitów luźnych w kanale poziomym. To możemy powiedzieć na pewno na podstawie tego nagrania. Nie był to zajęty kanał tylny. Natomiast czy możemy określić, która strona była zajęta? No nie do końca, dlatego że żeby to zrobić musielibyśmy mieć nagranie jeszcze strony przeciwnej, ponieważ otolity w kanale poziomym dają oczopląs obustronny. Jeśli jest to zjawisko kanalu litiazis, czyli otolitów luźnych, to ten oczopląs będzie silniejszy po stronie zajętej i słabszy po stronie niezajętej. Jeśli byłoby to zjawisko otolitów osklepkowych, czyli cupulolitiazis, to oczopląs po stronie zajętej będzie słabszy, a po stronie niezajętej będzie silniejszy. I w dodatku w przypadku otolitów osklepkowych oczopląs będzie w kierunku do sufitu, czyli będzie ageotropowy. W tym wypadku widzieliśmy tylko nagranie po jednej stronie, po stronie lewej i widzieliśmy, że tam był tam silny oczopląs geotropowy poziomy w stronę ziemi. Możemy zakładać, że zajęta jest strona lewa i pacjent może wykonać manewr dedykowany dla kanału poziomego lewego i wyleczyć się jeszcze tego samego dnia. Czy taka sytuacja zdarza się często? Nie, zdarza się bardzo rzadko, niemniej jednak może się zdarzyć. Muszą Państwo zaobserwować swój oczopląs, jeśli się pojawi, spróbować zauważyć, jaki on jest, czy jest on poziomy, czy pionowo-obrotowy oraz jaki jest jego kierunek, czy jest on geotropowy w kierunku ziemi, czy ageotropowy w kierunku sufitu i spróbować określić, który jest kanał i następnie wykonać dedykowany manewr leczniczy do tego kanału i wyleczyć się najczęściej jeszcze tego samego dnia. Jeśli mają Państwo jakieś komentarze do tego filmiku, to zachęcam do umieszczenia pod filmikiem. A tymczasem to już wszystko w tym odcinku. Dziękuję Państwu za uwagę. Pozdrawiam, Krzysztof Osiński, otonurologia praktyczna.